Siemanko mordeczki, dzisiaj z babcią Zosią zrobimy kanapkę BLT, ale taką moją wariację. Dzięki Maciejowi Blatkiewiczowi, który w którym mieście ostatnio jadł właśnie w gofiarni, w bistro w czasy. Nie wiem, czy to on, czy to jego znajomy jadł właśnie gofra BLT. Także tutaj mamy boczek. Kocur już się przymierza do kradzieży tego boczku. Tutaj pomidorek. No i jeszcze zrobimy z jajkiem. Jajko sadzone, jedno babciu, weźmiemy. Jedno jajo sadzone. Wytopimy boczek na bekon. I naprawdę będzie świetnie. Tylko teraz jeszcze... Ej, figon! Ty weź nie świruj. O, dam mu kurde kawałek, bo już... Już po prostu się przymierza. O, jak szanie ten bolczek? O, w mordę. Patrzcie, normalnie... O, już zniknęło, nie ma. Babcia, daj mu więcej, bo... Jasne, jasne. Okej, okay. Także teraz jeszcze wykroję tą część liścia sałaty, bo ja tego po prostu najnormalniej na świecie nie lubię, taki to serce liścia. Później pokroimy pomidorka, bekonik już jest pokrojony, bułeczka się fajnie tostuje. No i co? I robimy BLT. Coś tu może położyć już. No, myślę, że trzeba by położyć, ale zobaczcie jeszcze, jak figon je ten boczek. No, także przekazuję babci teraz kamerę i zabieramy się za robienie. Oczywiście teraz jeszcze tylko taboretone przeszkadza, no i pyk. Wykrojmy to serce liścia. Bo ja naprawdę tego nie lubię. W sałacie. O, jeszcze tutaj troszeczkę za dużo było. No to o, pyk. I będzie idealnie. Świeża sałata. Pomidorek, tylko właśnie do ukrojenia pomidora to trzeba dobrego noża, bo Ten duży. No. Myślisz, że będzie dobry? Tak, ostry jest. No dobra, jak uważasz, że dobry, no to pokroimy. Ale nie całego, tylko tak kilka plasterków będzie trzeba. Oczywiście dupkę zostawiamy. Oj, trochę za grubo. Poszedł. No, się najadł, to poszedł, kurde. I jeszcze tutaj. I siup. No to mek bułki. Okej, okay. Bułeczki. Tak jest stosowane bułeczki. Pokaż babunia na te buły. Jeszcze chyba. Patrz. Jeszcze się tak ładnie nie rozgrzała. O kurde. No to ładnie. Nie rozgrzaliśmy patelni. No to w takim razie trzeba podkręcić troszeczkę ogień, ale minimalnie. Nie, bo się później spali wszystko. Nie, poczekamy moment. Dobra, okej. Okay. No to w takim razie... Co jeszcze brakuje? Jajko. Jajko. Tylko, teraz tylko jajko, ale to trzeba właśnie zrobić... No te bułki już są takie. Trzeba właśnie zrobić jajko sadzone. O, tutaj zrobimy. Chyba na tej patelni, co? Wystarczy może tych bułek. Tak, jak najbardziej już wystarczy. Szczerze? Szczerze? Nie, nie, nie. Spokojnie, jak na wojnie. Chodź tak tu. Okej. Okay. Tak nie wystygnie. Dzięki. Babcia, poproszę kamerę tutaj, bo no... Przydałoby się, żeby widzowie zobaczyli, jak to. No. Jednak się stosowało fajnie to pieczywo. Tak, teraz tak. Widzisz, nie potrzeba. No i trochę wyleciało tej bułki. No.
Głodny jesteś, no. No i głodny, głodny. Jak jest. Głodny to ma głodny. Ale zaraz się zrobi, tylko tak. Ja nie wiem, skąd tych ludzi tyle. No widzisz, jakby patelnia była bardzo rozgrzana, żeby się tak przypalało jak wczoraj. To było. Babcia, weź mnie, nie przypominaj. Dobrze, że tego nie nagrałem. Bo wtedy dopiero był... byłaby siara. Powiem wam coś. To były skarki po prostu i tyle. Dobra, a jajeczko? Jajeczko jest. A tutaj? Myje się. No to. Ale jajeczko to na końcu. Wodą. Jajeczko na końcu. Nie, no wiadomo. O. I mamuśka zawitała. Dobra. To wszystko jeszcze... musimy... Poczekaj, poczekaj. Nie. Momentu, ja muszę to bardziej właśnie... Najbardziej się boki. Ale właśnie muszę przerzucić tutaj, bo... O, już się tutaj... już przybiera. Muszę przewrócić choćby... Tak, przewracam. Oj. Troszeczkę jeszcze się zostało bułki. Już się pięknie zaczął zwijać boczek. Ale chcę jeszcze bardziej wytopić ten tłuszczyk. Właśnie, żeby usmażyć na tym de facto smalcu, żeby usmażyć właśnie jajka. No, chociaż może trzeba będzie jednak dodać trochę oleju. Zobaczymy. A dwa jajka? Dwa? Nie, w sumie jedno jajko wystarczy, bo to jest duża buła. Ale nie złoży się to. Oczywiście, tak jest, składamy. Tak, bo wielki to właśnie jest taka składana kanapka. Taki sandwich po prostu. O, dzięki babunia. Tak jakoś. Nie zobaczmy jak wygląda płomień. Aha, czyli tak jak... No tak jak jest tutaj na palni. Na tą łezkę. Zresztą, o, zobaczcie. No po prostu napalnik jest. No dobra. O, tutaj już się oderwało, więc tutaj też obetniemy, o. Dlaczego? A, żeby nie przeszkadzało nam... Nie lubisz tego mięsa? Szczerze lubię, ale po prostu to damy... To też damy, po prostu wcześniej ściągniemy. Ale właśnie myślę, żeby no, nie robić takich skwarków, tylko po prostu najnormalniej na świecie. O, taki wysmażony boczek. Nie wiem, czy to będzie taki legitny bekon, ale pożyjemy, zobaczymy. No już troszeczkę. Widać, że tłuszczyku się wytopiło. Nie przewracaj co trochę, bo się nie wytopi. Okej. No to w takim razie zobaczymy się, jak już się ładnie wytopi bekon. Akcja. No i świnka się wytopiła. Ładnie, ale chyba będzie trzeba jeszcze troszeczkę dodać, nie wiem, oleju albo smalcu właśnie, żeby jajko zrobić sadzone. Koniecznie, a oczywiście pomidorów i za nic nie smażymy. Tego? Kokosowego? Nie, myślę, że wieprzowego. Żeby już zachować smak po prostu, wiesz, Babciu? Jak tam jeden jeszcze taki troszeczkę, tak zdejmij. Okej. Ja już biorę smalec. Proszę bardzo, weź babunia smalec, bo babunia niedawno robiła smalczyk. Ja wieprzowego ze słoniny... No nie przepadam za takim, ale żeby na nim smażyć, to jest okej, ale... Okej. No to jeszcze tutaj troszeczkę tego największego wytopimy. Z drugiej strony. Chociaż właściwie już powinienem ściągać, żeby... Tak, już powinienem ściągnąć. Tutaj już jest. Teraz jajeczko babunia wbi.
ale trzeba tą, wiesz, którą, metalową przewrócić. A, tamtą łopatką, tą, tą stalową, tak? No. No, niestety po prostu, no, niedobrze się przewraca jednak tą drewnianą, tą plastikową, ani drewnianą, co nie? Okej, tak, koniecznie, koniecznie troszeczkę pieprzu. Co? Nie ma pieprzu? No na pieprzu by nie ładnie. No dobra, to momencik. Jest? Bo nie wiem, czy zatrzymywać. O, nie, jest. Dobrze jest. Dobrze jest. Pieprzymy, bo lubimy pieprzyć, tak jak Piotrek Ogiński. Zresztą bardzo pozdrawiam. Starachowice pozdrawiają Tarnowskie Góry. No i robimy sadzone. No. No i co? I później będziemy składać, tylko jeszcze mam tutaj sos barbecue. Nie wiem, jak to będzie smakować, dlatego kawałek białka po prostu sobie odetnę. Wezmę trochę sosu, spróbuję. Ale to już nie na wizji. Także widzimy się, jak już jajeczko będzie gotowe. Chociaż, momencik, może jeszcze poczekamy. Bo już Waciu będzie, już będziesz przewracać. Okej. I siup. O, ładnie się jajeczko przewróciło. Oj, tylko że patelnia też się przewraca. Okej, no to czekamy. Ja to pomagam tylko. No właśnie, ale babciu, wygląda na to, że się zrobiła po prostu kooperacja. Tak, tak. Tak, babunia, zrobiła się kooperacja. No chyba przyznacie, że babcia Zosia robi robotę na tym kanale. To Moden i babcia robota, Zosia, a to praktycznie Szama TV. Babcia doradza tylko. Ale te rady są na wagę to złota. Pomaga. Ale ta pomoc jest na wagę złota. Aha, jeszcze jedno. Ja lubię ścięte żółtko. Koniecznie ścięte żółtko, dlatego teraz babcia właśnie dziabnęła żółteczko, żeby się ładnie ścięło. Bo naprawdę nie lubię, kurde, tego wylewającego się żółtka. No i co? I będziemy zaraz składać BLT. I kawałeczek jeszcze stąd, na przykład od kroi babcia. To za chwileczkę spróbuję sobie. Już przytrzymam. Albo nawet połowę tego można by. Tak, żeby tylko na smak było. Żeby spróbować, jak z sosem barbecue będzie smakować, bo no i tak, metalowa łyżka, bo no już trochę zjechana ta patelka jest, także już mi tak nie szkoda jej. A zresztą ja bym po prostu sobie stalową jakąś kupił patelkę i myślę, że też by się dobrze smażyło. No. Jeszcze raz. Okej, proszę bardzo. Także będziemy mieli naprawdę zajebiste BLT. A tutaj, proszę bardzo, na ten talerzyk, proszę babuniu. I za chwileczkę po prostu sobie spróbuję samego białeczka z sosem barbecue. Akcja. Hej. Już mamy. Teraz bierzemy tutaj jajeczko. A, najpierw jajko czy boczek? W sumie nie. Boczek będzie później. No to ale najpierw sory. Nie, no najpierw sos. Najpierw sos. Aha, no i spróbowałem. Z sosem barbecue smakuje zajebiście. Ale weźmiemy musztardy. Nie ten nóż. No właśnie, nie ten nóż. O, ten byś. Musztardą posmarujemy spód. Spód? Nie. Góra. Musztardą smarujemy. Ale raczej obficie, bo... Nie obficie, bo jeszcze drugi sos będzie. A to będzie akurat na wierzch.
Wiesz, babciu, tak się robi kanapki właśnie, że jedną sosem się smakuje. Nie wiem, czy ci będzie smakował ten pomidor. Ja myślę, że będzie. Ja już próbowałem w Subwayu i nie bardzo smakowało, więc po prostu... No i co teraz? Teraz kładziemy lettuce'a, czyli sałatkę. Sałata pyk. No, wystarczyło tutaj 1/3 liście jaja. Nie, teraz jajo. Teraz jajo dajemy. Pyk. Jajeczko. A jest jeszcze trochę tego... Jest białeczka. O! Zobaczcie, wysmażone dobrze. Teraz dajemy boczuś, a.k.a. bacon. Dużo bekonu. Cały bekon. Cały. Tak, całutki. Ale te małe sobie już zjem. Dwa plastry pomidora. I balmek. Na kapelucha. Szczerze? Pierwszy raz w ogóle w życiu robię kanapkę BLT. No, mek. No, co babunia? Za dużo tego. Pożyjemy, zobaczymy. Ja myślę, że będzie zabije smak boczku. W sumie nie. Nie, babciu, właśnie. Nie, wzbogaci smak boczku. Wiesz? Mnie już by boczku nie czuć było chyba. No, bo babciu, ty akurat masz trochę inny smak. No i teraz... Przykrywamy. I teraz dociskamy. I teraz się jemy. Uwaga na szczęki. No właśnie, mam nadzieję, że mi się jeszcze na nie wyłamie. Dobra, teraz proszę kamerka na mnie. No. I próbujemy. To jest to. No mogłaby być zamiast bekonu kiełbasa, co by? No, problem w tym, że to już by nie było BLT. Odstępstwo. Dokładnie. Od oryginału. To za duże. Wow. Pokaż tą bułę. Nie tak blisko, jakoś jej nie widać, jak grzyb. Dlaczego? A prześwietlone okno. Okno prześwietla. Zasłoń zasłonkę trochę. W sumie to pokażę wam inaczej. Proszę, babunia, tutaj na tle kuchenki. O. O, teraz widać. No właśnie, bo prześwietlało. Czujesz boczek? Bardzo dobrze. Chrupiący? Średnio, ale nie chciałem za bardzo smażyć. On i tak naciągnie do sosami. Także... Pomidorem. Także naprawdę było przepyszne. Opa. O, i teraz widać. Także smacznego, trzymajcie się, wielkie pozdro. Piona.